Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu WSPA Przyszłość. Zintegrowany program rozwoju uczelni, edycja druga. Teraz najistotniejsza zasada finansów publicznych. Najistotniejsza zasada mówi nam o jawności i przejrzystości finansów publicznych. Czyli generalna zasada mówi, gospodarka środkami publicznymi jest jawna. Każdy ma prawo się dowiedzieć. Jest to jawność istniejąca wprost z mocy prawa. Prawo ją gwarantuje. Zasada jawności i przejrzystości finansów publicznych ma zapewnić możliwość zapoznania się każdego obywatela z konkretnymi danymi dotyczącymi gospodarki finansowej, a także z zasadami gromadzenia środków publicznych i ich wydatkowania. W jaki sposób się przejawia ta zasada i w czym? Że możecie Państwo bez żadnego skrępowania i bez przeszkód spytać się wójta, burmistrza, prezydenta, na co wydaje środki publiczne. Możecie uczestniczyć, obserwować pracę komisji, które po prostu zarządzają budżetem gminy, czyli wejść na sesję. Od niedawna jest obowiązek transmisji na sesji. Tak? Natomiast też możecie wejść na komisję budżetowo-ekonomiczną, zobaczyć, jak wygląda ta dyskusja. Podobnie macie Państwo prawo obserwować, jak to wygląda w skali państwa. I władze państwowe i samorządowe doskonale zdają sobie tego sprawę, dlatego te budżety są publikowane. Nie ma najmniejszego problemu, żebyście Państwo znaleźli bilet gminy informacji publicznej, budżet waszej gminy, albo waszego miasta. Jest to upublicznione. Mamy do tego nieskrępowany dostęp. Jest to najistotniejsza zasada finansów publicznych, to zasada przejrzystości, jawności, że każdy ma do tego dostęp. Kolejne istotne pojęcie, które już nie padało na pierwszym wykładzie, to deficyt budżetowy. Co to takiego jest? Kiedy mówimy nawet o sobie, że mamy, w tym miesiącu mam deficyt. Co to znaczy? Więcej wydamy niż zarobimy. Tak jest. Deficyt może być w skali miesiąca, tak może być w skali roku. Ktoś może powiedzieć, że mam permanentny deficyt. Tak? Jest to ujemne saldo w budżecie. Sytuacja, w której wydatki w budżecie są wyższe niż dochody w danym okresie rozliczeniowym. Tak. I zazwyczaj w roku budżetowym, w Polsce rok budżetowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Tak? Nie we wszystkich krajach tak jest. Tak, w Polsce jest tak, że rok budżetowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, czyli trwa od stycznia do grudnia. Z czego może wynikać deficyt? Z szybszego zwiększania wydatków budżetowych, czyli szybciej i więcej wydajemy. Inwestycje jakieś militarne, tak jak istnieje jakieś zagrożenie, rozbudowana administracja państwowa, która te pieniądze pochłania. Inwestycje publiczne, czy państwo dużo inwestuje. Także wysokie koszty obsługi długu zagranicznego i wewnętrznego, czyli tego zadłużenia się u obywateli. Też trzeba wydawać pieniądze na pokrycie tego długu, czyli na spłatę i na odsetki. Czyli wydajemy więcej i szybciej niż zarabiamy. Albo z drugiej strony, zbyt niskich dochodów budżetowych przy utrzymaniu poziomu wydatków. Czyli wydatki nam się nie zmieniły, natomiast zarabiamy coraz mniej. Tak, obniżyliśmy na przykład podatki. Albo spadły nam dochody. A
Natomiast wydatki się nie zmieniły. Też powstaje deficyt. Lub zwiększenia wydatków i zmniejszenia podatków, czyli w jedną i w drugą stronę. Z jednej strony wydajemy więcej, a spadły nam dochody. A wtedy ten deficyt będzie rósł najszybciej. I mówiliśmy, jak możemy walczyć z deficytem. No co możemy? Jak rosną nam wydatki, to możemy starać się je ograniczyć. Tak? Ograniczyć. Nawet nasz deficyt mamy, tak? Grudniowy, tak? Dużo musimy wydać, tak? No to możemy ograniczyć nasze wydatki. Tak? Zrezygnować. Tak, skarb państwa, to mniej mogę dać na tym jedno. Na wojsku, tak? To bardzo ciężkie, bo to jest niepopularne społecznie. Tak, nasze osobiste, ale to sobie coś czegoś nie mówimy, nie? Czyli możemy wciąż wydać. A z drugiej strony, jak wiemy, że szkoda nam wciąż te wydatki, szukać dodatkowych źródeł dochodów. Tak, my dostaniemy po godzinie, weźmiemy dodatkową pracę, a z tej państwa dodatkowe dochody, to co to będzie? Podatki. Podwyższenie podatków. Znowu niepopularna decyzja, nie? Podwyższające będzie podwyższenie podatków. Akcyzę podniesienie. Właśnie, podniesienie akcyzy. Tak jest. Podniesienie PIT-u to też jest niesamowicie niepopularne. Natomiast powiedzieliśmy sobie. Sprzedawanie czegoś. Proszę? Sprzedawanie czegoś. Tak jest to trzecia forma. Wracając do podatków. Podniesienie stawki podatkowej jest bardzo niepopularne. Teraz powiedzieliśmy, że najwięcej państwo wpływów ma z podatku VAT. Tak, jest to podatek ukryty w cenie towaru. Nawet jak nie zmienia się stawka podatku VAT, ale rośnie cena. Co się dzieje z podatkiem? Proporcjonalnie rośnie, tak? Proporcjonalnie rośnie. Co się dzieje ostatnio z cenami? Jak rośnie cena paliwa, to rośnie, to wiadomo, że jak zdrożały paliwo, to podrożyło wszystko, tak? Znaczy teraz to ma to wszystko podwyższenie najniższej krajowej, wzrostu podatku, raczej wszystkiego. Tak, nie? Dlatego to jest trzecia forma, o której państwo mówią, to sprzedaż czegoś, tak? Czy państwo co może sprzedać? To co ma, czy jakiś majątek, tak? Grunty, ale także... Obligacje. To fabryki. Jak nazywamy ten proces sprzedaży? Prywatyzacja. Tak jest. My też możemy coś sprzedać, to jest nam niepotrzebne. To jest trzecia forma. Emisja papierów wartościowych jest to forma zadłużenia się, czyli kredytu. Forma kredytu, tak? Bo te papiery muszę później wykupić, tak? I zapłacić procent. Tak, my też możemy się zadłużyć, tak? Pożyczyć się od kogoś. Tak, no, idealna sytuacja jest taka, jeżeli mamy jakieś tak zwane w cudzysłowie zaskórniaki, czyli jakieś niewydatkowane środki z lat ubiegłych. I czy deficyt nam się kojarzy zazwyczaj z jakimś zjawiskiem niezbyt fajnym, nie? No bo więcej wydajemy niż zarabiamy. A tak jak przecież mówili, finanse publiczne nie do końca rządzą się tymi samymi prawami co finanse prywatne, tak? Mówiliśmy o tym przed zajęciu, że zupełnie inny jest cel wydatkowania tych środków. I zastanówmy się teraz, czy zawsze deficyt będzie zły. Pożyczamy na jakieś inwestycje. A nie tak. Jeżeli pożyczamy na jakieś inwestycje, które będą służyć mieszkańcom. Mało tego, jeżeli pożyczamy te środki, żebyśmy mogli jeszcze dostać jakieś dotacje, tak, no to warto wtedy. To warto, prawda? Czyli jak jest jakaś inwestycja, na którą możemy otrzymać 75% dofinansowania, albo i więcej, 80%. Nie mamy nawet na tej brakujące te 15%, to warto pożyczyć te 15% i pozyskać kasę. To zależy, jak to inwestycja, bo później się nie przyda, nie będziemy korzystać z tej inwestycji. To prawda, prawda, to jest bardzo istotne, tak? Natomiast to koszty utrzymania tego. Tak, tak. To jest istotne, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czemu ta inwestycja ma służyć. Tak, bo nie każda inwestycja ze środków publicznych i celem jest generowanie zysku i przychodów, tak? Jeżeli chcemy wyremontować teatr, tak, teatr na przykład stary, byliście państwo na Starym Mieście?
w Lublinie jest pięknie odrestaurowany teatr. Pozyskano środki unijne na to. I ten teatr przez wiele lat był deficytowy. Akurat ostatnio już wyszedł na plus, nawet na niewielki, natomiast był deficytowy. Natomiast to nie znaczy, że trzeba go zamknąć, tak? Celem teatru nie jest zarabianie pieniędzy. Tak, tylko co jest celem teatru? Szerzenie kultury. Tak jest. Filharmonie znaczy też są deficytowe, to znaczy trzeba to zamykać wszystkie. Stadiony. Tak jest, stadiony też, dlatego stadiony się ratują w jakiś sposób. W jaki sposób? Są udostępniane na koncerty, imprezy i tak dalej. Jak oglądałem stadiony jeszcze w krajach zachodnich, to mnie zaskoczyło, że są one połączone z innymi działalnościami. Tak, w Lizbonie też, tak? Wchodzę na stadion, a tam jest sklep Lidl olbrzymi. Później taki drogeria, coś jak Rossmann u nas, nie? Olbrzymie sklepy takie wielopowierzchniowe. Hotele, tak, przystawione. Centra konferencyjne, tak? Nie na płycie, nie? Chciałem gdzieś tam. Nie, ale takie wolne. Takie obudowane, nie? Zobaczcie Państwo, że to jest doskonała filozofia. Tak, no bo zarabia stadion na meczu raz tam na ileś, nie? A do sklepu przychodzą ludzie, no czas, mam to, gdzie się charakteryzuje stadion w mieście? Jest do niego dobry? Dojazd. Parking. Najwięcej ludzi wydają tam, gdzie mogą podjechać samochodem, to jest udowodnione, że jak mówią standowcy, w siatkach nie wniesiemy dużo. Tak, jak idziemy do sklepu osiedlowego, to robimy najpotrzebniejsze artykuły. Mamy coś po duże zakupy na święta, to jedziemy do dużego sklepu samochodem, tak, żeby zapakować. To też to skomunikowane, tak, z metro, tramwaj, czy węzła komunikacyjnych, jest duży parking. W ten sposób stadiony finansują swoją działalność. Tak jak żeśmy powiedzieli, to nie zawsze tak jest. Także ten deficyt jest zły. W finansach prywatnych mimo dźwigni finansowych. Czasami warto jest pożyczyć pieniądze, żeby rozruszać. Tak, firmę w tym wypadku jest warto czasami zainwestować, żeby rozruszać daną gminę jednostkę. Podobnie z lotniskiem. Tak, ona też jest deficytowa, ale ciężko jest policzyć, jakie ono miało wpływ na region, tak? Bo oprócz tego, że ludzie tam jeżdżą, wylatują, przylatują, to czy to kontrahenci? Przylatują, dobijają tutaj interesy. Nic z tego nie mierzy, tak? Ciężko jest zmierzyć. Turystyka. Proszę? Turystyka. To ciężko jest zmierzyć, jak lotnisko wpłynęło na społeczność lokalna. No ale musi być, bo to jest środek transportu. No, ale dobrze by było, nie? Tylko, że ludzie z niej korzystają. Nie mówię o lotnisku Radomiu, tak? To jest sobie zamknięte, tak? Absolutnie nie korzysta. Drodzy Państwo, wspomniała tu bardzo istotną rzecz, tak, żeby przed zrobieniem tej inwestycji zadać sobie pytanie, czemu ma ona służyć, tak? Czy będzie potrzebna. Kiedyś studentki prezentowały taki projekt właśnie wykorzystania dotacji na tworzenie biblioteki gminy. Tak? Biblioteki. Piękna, przepiękna biblioteka. Natomiast jeden był problem po rozliczeniach. Tak? Nie było zapotrzebowania. Dokładnie tak. Czyli nikt na nim przychodzi. Wszyscy macie wyjechać. No dokładnie. I to był ten minus. Czemuż to nam służy? Tak? W Hiszpanii budowano gminie drogi, tak, które prowadziły do nikogo, po których nikt nie jeździ. Podobno w Grecji jest mnóstwo hoteli i ośrodków sportowych, tak, z których nikt nie korzysta, natomiast niszczeje. Tak, też były pozyskiwane środki na budowę. Tak. Ale to jest dość istotne, żeby się stąd, czy na pewno jest to potrzebne. A czy czemu ma to służyć, tak, i po czym poznamy, że dana inwestycja spełnia swoją rolę. I dług publiczny. Jest to. Tak, taka szczupła bardzo. Dług publiczny. Jest to kategoria, termin związany z finansami publicznymi, który koreluje z deficytem. Ale to nie jest to samo i często jest to
mylone. A dlaczego pan wybrał taki styl? Że? Dlaczego pan wybrał tą świnkę? Tą świnkę? A to już podziedziczyłem, dobra. A, odwiedził zdjęcie, tak? Nie. Dług publiczny to nie to samo co deficyt. Tak? Zgadzają się panie? Tak? A co powiedziałem? Dług? To nie. Okej. No. Dług publiczny to nie to samo co deficyt. Trzeba to rozróżnić. Tak? To jest bardzo istotne, też często pojawia się na różnych egzaminach. Dług publiczny jest to łączne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych. Czy jest to łączne kwota, które podmioty sektora finansów publicznych są komuś winne. Ustalane jest to z pominięciem wzajemnych rozliczeń pomiędzy podmiotami, które należą do sektora finansów publicznych. Czyli pomijamy tutaj te wzajemne, ja jestem winny tobie, ty mi tyle samo, to zerujemy, kompensujemy. To jest istotne, że jest to zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych, a nie prywatnych. Tak mi kiedyś ktoś na egzaminie napisał, że dług publiczny jest to zadłużenie obywateli. No absolutnie nie. Dług publiczny to nie jest to, co suma naszych kredytów. To zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania zaciągnięte z następujących tytułów. Wyemitowanych papierów wartościowych opływających na wierzytelności pieniężne, czy państwo emituje papiery wartościowe. Zaciągniętych kredytów i pożyczek, właśnie w bankach podłużyć, tak? Przyjętych depozytów, czyli trzeba przyjmujemy, ale trzeba dać za to, za depozyty trzeba co dać? Za to procent, tak? A także zobowiązań, których termin płatności minął, a które nie zostały przedawnione lub umorzone, wynikające z odrębnych ustaw prawomocnych orzeczeń. Czyli to są takie dawne zobowiązania, które powinniśmy spłacić. Czyli jak powstaje podmiot publiczny, tak jak powiedzieliśmy przy deficycie, tak? Ograniczenie wydatków jest popularna decyzja. Zwiększenie dochodów też, no, trzeba by podatki było podnosić. Sprzedawać już nie za bardzo jest co? No to co? Zadłużamy się. Tak powstaje spirala zadłużenia. Spirala zadłużenia w ten sposób powstaje. A czyli jak dzisiaj potrzebujemy, załóżmy, proszę, dużo wyższamy, 100 tysięcy, tak? Nie mamy, no to pożyczamy. Tak? I później oddajemy ile? Nie 100, ale z procentem, czyli 120. Tak jest, 120. Czyli mija rok, musimy oddać 120. A w kieszeni kasa znowu puste. Więc co możemy zrobić? Wyjmować kolejne papiery wartościowe, ale już nie na 100, tylko na ile? Żeby minimum, żeby spłacić, musimy spłacić 120. Czyli emitujemy, czyli zadłużamy się na tę cenę, na 120. Czyli jak na 120 się znowu zadłużamy, to musimy zero spłacić już nie 120, ale 140, tak? I tak spółko, i tak spółko. Tak? Powstaje spirala zadłużenia. Dotyczy to podmiotów państwowych, a także osób fizycznych, zauważcie państwo. Nie są takie osoby, które zadłużają się na to. I jaki jest dług publiczny? Jak szybko rośnie? Bilion złotych przekroczył. Tylko w trakcie czytania tego tekstu dług kraju wzrośnie o kolejne 30 tysięcy. Jest taka strona dług publiczny. O. Możecie państwo wygooglować. Dług publiczny ORG.pl. Forum Rozwoju Obywatelskiego publikuje taki zegar, jak on szybko bije. Przekroczył bilion złotych, czyli na jednego mieszkańca jest to około 28 tysięcy. Czyli jeżeli chcielibyśmy spłacić zadłużenie Polski, kiedy postanowilibyśmy, no dobra, nie chcemy sobie wyjść na zero, tak? Wpłacamy nasze zobowiązania ze starym rokiem, tak? Przestaną sobie w nowy rok wchodzić jakimiś zobowiązaniami. Proszę uprzejmie, każdy obywatel od najmniejszego posetka po najstarszego staruszka musiałby wyłożyć 20 zł.
Tak, jak już Państwo mieli ochotę. Tak, pieniędzy nie zarabiam. Proszę, nie zarabiam. No. I co wtedy? No to wtedy, co by się stało? Mówiliśmy, że z obsługą długu publicznego wiąże się koszty ponoszone tak na spłatę kredytów. Tak więc więcej pieniędzy byłoby do wydatkowania. Tak więcej pieniędzy pozostawałoby w budżecie. Nie trzeba by się zadłużać. To nie byłoby tańsze. Tak, także sytuacja byłaby wybitnie komfortowa. Jest dużo, natomiast jak porównamy to też inne kraje, to nie jest jeszcze tak. To nie jest jeszcze tak źle. U innych jest gorzej. Chyba w Grecji. O, nie tylko. Natomiast widać, że ten dług publiczny no, rośnie dosyć szybko. Kolejna kategoria, inflacja. Co to takiego jest? Kiedy mamy do czynienia z inflacją? Bardzo częste pytanie na obronę prac dyplomowych na licencjacie. Co do takiego jest inflacja? Jakie to rodzaje? Co do takiego jest inflacja? Mówimy, że jest wysoka inflacja. Co to znaczy, że co wzrosło? Ceny. Wzrosły ceny. Inflacja jest to wzrost poziomu ceny. W gospodarce prowadzący do utraty wartości przez pieniądz jest zjawiskiem ogólnie występującym. Uważa się, że niewielki jej poziom jest zdrowy dla gospodarki. Czy jak rosną ceny, spada wartość pieniądza. Dlaczego? Bo mogę za niego mniej kupić, tak? To jest istotne. Kiedy słyszałem jedna Państwu powiedziała o opinię. Mówi, co chodzi w tej inflacji, podwyżka, że paliwa drożeje. Ja nie rozumiem. Za każdym razem stankuję do stówę, nie? Za 100 zł płacę, stankuję 100 zł. No co w tym chodzi? Ja nie zauważyłem. Nie zauważyłem, że to mniej tego paliwa. Ale pani zauważył, że kiedyś tankowała chyba tego nie kasę tydzień. No tak, no to na tyle. No niestety nie była. I jeżeli mniej możemy kupić za określoną ilość pieniądza, to znaczy jego wartość maleje. A dlaczego niewielki poziom inflacji jest dobry? Tak możecie Państwo powiedzieć, ale jakieś bzdury tutaj Pan opowiada, tak? Współpraca to zawsze jest zła. A zastanówmy się. Pobudza gospodarkę. Tak. Jak się to rozumiemy? Bo zjawiskiem przeciwnym jest deflacja, wtedy jest spadek cen. Deflacja to spadek cen. Jeżeli mamy takie zjawisko, że właśnie ceny już, a wręcz spadają, to co przedsiębiorcy będą robić? Tak, coś Państwo produkujecie, zamierzacie jakąś inwestycję, tak, robicie firmę, ale widzicie, że cena tego waszego produktu spada, to co będziecie robić? Tak jest. Warto się zastanowić, czy warto, czy nam się będzie to opłacało. Może trzeba coś zmienić, tak? Znaczy, jeżeli ze wszystkim, kim już ceny spadają, tak? No to by zawsze jest. A czy warto to robić? Nie, świetnie. Nie, świetnie. Czy za 120 osób dostało powiedzenie raz jakieś takie szwaczki, prawda? Właściciel mówi, że po prostu nierentowne. Ceny spadają. Tyle. Ceny spadają. W rolnictwie, tak? Ceny. Dlatego jest to zjawisko niekorzystne. Tak? Natomiast inflacja, nie mówię tutaj o patologicznych hiperinflacjach, tak? Czyli inflacja galopująca, tak? Występuje w krajach trzeciego świata, albo w krajach, które są w okresie transformacji, w Polsce też było to 30%, tak? Że wszystko niesamowicie drożało. W krajach słabo rozwiniętych, tak musicie Państwo oglądać na różnych programach, tam pieniądze są niemalże ważone, tak, bo tam taką małą wartość ma w kraju afrykańskim, można na tych krajach, w bagażnikach dużo tych banknotów. Także za 10 dolarów się otrzymuje stałe wodę pieniędzy, tak, bo on jest tak samo małą wartość. Tak. No, oczywiście jest to najbardziej negatywne, bo ludzie uciekają od tego pieniądza. W Polsce też była taka sytuacja.
że pieniądz traci na wartości, tak? Więc uciekali. W jaki sposób? Kupowali inne waluty, kruszec, tak? Coś, co by zatrzymało wartość tego pieniądza. Albo rachetnicy trzeba go wydać jak najszybciej, tak? Bo za chwilę on nigdy nie zwalnił. Dostali sobie te pieniądze, które już wyobrazowały, tak? Zresztą to była sytuacja. Tak było, tak? To była absolutnie sytuacja bardzo negatywna, tak? Natomiast inflacja, jeśli się utrzymuje na niewysokim poziomie, tak, to jest ok. Tak? To jest ok. Jak się mierzy inflację? Najczęściej wykorzystywaną miarą inflacji jest zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, tak zwanego wskaźnika CPI, Consumer Price Index, który oblicza publikuje Główny Urząd Statystyczny. No bo trzeba to jakoś inflację zmierzyć. Tak, zmierzyć. I w jaki sposób się to robi? Główny Urząd Statystyczny patrzy, jak kształtowały się ceny na bazie podstawowego koszyka dóbr. Czy tego, czego ludzie najchętniej kupują, co jest najbardziej powszechne? Produkty, usługi, tak, taki koszyk dóbr. A gdybyśmy mieli tylko jedno dobro pod uwagę, no to, to byłaby wypaczony to obraz. Taki koszyk dóbr. Tak, natomiast bierzemy sobie koszyk dóbr, które są powszechnie potrzebne. Tak, i patrzymy, jaka była średnia cena towaru i jak się to zmieniało na przestrzeni lat. I obecnie jak to wygląda? Jak Państwo myślicie, ile wynosi inflacja? Duża jest, mała? Tu jest wykres, tak? Jest bardzo widać, który przedstawia. I teraz dziś tak jest mniej więcej 2,9. Zobaczcie Państwo, że na początku roku 2000 była wysoka. Później był gwałtowny spadek tej inflacji. Tak, aż do niewielkiego poziomu. Później ta inflacja wahała się. Aż do roku 2015-2016, gdzie mieliśmy do czynienia nawet z deflacją, a od tego roku z każdym rokiem inflacja rośnie, tak jest coraz wyższa, czyli te dobra drożeją. To, co Państwo obserwujecie w sklepach, tak, to są właśnie te produkty te nabiałowe, to jest ta słynna pietruszka, tak, gdzieś już podróbki pojawiają i tak dalej. Tak obserwujemy to na co dzień. Następuje wzrost. Czy pietruszki, no to wynikało z tych warunków pogodowych mniej więcej tak, trochę, tak? Ale cena śmietany, gdzie po prostu jest do kubka wyrwane nie 405, chyba 380 gram, no to już nie wynika z tych warunków, tylko z oszczędności. Tak, są różne zabiegi, zobaczcie Państwo, cenowe, tak? Różne firmy, sklepy, te wielkopowierzchniowe stosują różne triki, chociażby zmniejszając też gramaturę albo objętość. Tak, zobaczcie Państwo, na popularne napoje. Tak, w jednym sklepie, tak, są jakieś ceny, ale za dwa dni, w innym sklepie, tak, ale już jest niższa cena, gdzie obniżamy, okazuje się, że nie kwalitet to trochę mniej. Tak, mało tego, te sklepy wymuszają tak na producentów wystosowanie się. Tak, wymuszają, że ja nie chcę tego surtowu wziąć, tak, tylko chcę, żeby było trochę mniej. A wtedy troszeczkę obniżę tę cenę, tak, natomiast to będzie lepiej. Taki zabieg marketingowy. Kolejną istotną instytucją z punktu widzenia finansów publicznych, oprócz Ministerstwa Finansów, jest Narodowy Bank Polski. Narodowy Bank Polski. Co to takiego jest? Jest to bank centralny. Rzeczpospolitej jest Polski. Wypełnia on zadania, które są określone w Konstytucji. W ustawie o Narodowym Banku Polskim, w ustawie Prawo Bankowe. Na czele tego banku stoi kto? Profesor? Pamiętacie Państwo? No znany tam. Nie. Profesor Macierowicz, owszem, był, a teraz? Z wami w mediach tam zatrudniał asystentki. Gliński. Nie, Gliński nie jest teraz, ale Glapiński, blisko.
Profesor Glapiński. Narodowy Bank Polski pełni trzy podstawowe funkcje. Banku emisyjnego, Banku Banków oraz Centralnego Banku Państwa. Co to są te funkcje? Bank emisyjny, czyli to NBP, organy NBP, nie tylko prezes, ale na czele nad bankiem jest Rada Polityki Pieniężnej, co przedstawiciele Sejmu, prezydenta, Senatu. Na czele RP stoi prezes banku. Oni decydują, ile tego pieniądza ma być. Tak? No bo ktoś upraszczając, może powiedzieć, że jak nie ma pieniądza, to weźmy i dodrukujmy, o co w tym chodzi, nie? Jest mennica państwowa, tak? No to niech pracują na trzy zmiany i dorobią tego pieniądze. Będzie więcej, tak? Będzie więcej, a co się stanie z tym pieniądzem? Straci na wartości. Tak? Ten pieniądz musi mieć pokryć. I to właśnie NBP decydują, ile tego pieniądza ma być. Mało tego, bronią waluty, żeby dana waluta posiadała odpowiednią wartość. Niektóre waluty są atakowane przez spekulantów. Tak, no bo walutę, taki papier wartościowy możemy kupić, tak, na rynku. Tak, kupić, tak, a później sprzedać. Jeżeli ktoś kupuje dużo waluty, co się dzieje z jej kursem? Tak, kupuje, czy jest pożądane, jest coraz mniej tego na rynku, czy cena? A jak ktoś nagle sprzeda, to wtedy leci na rynku. Tak. No i rolą tego banku jest pilnowanie, że jak ktoś sprzedaje tą walutę, widzimy, że jej wartość spada, no to musimy interweniować, czyli kupować to. Tak, nie wiem, za dewizy. No i wtedy tak zwane waluty rezerwowe. Waluty rezerwowe, czyli jest to taka waluta, za pomocą której właśnie interweniuje się na rynkach walutowych. Jak myślisz Państwo, co jest taką walutą rezerwową? Czyli najwięcej... Nie. Waluta. No to złoto nie waluta. Dolar. Tak jest, dolar. Euro miało ambicje, ale nie udało się. Euro jest bardzo popularne w obrocie wewnętrznym, tak? W obrocie towarowym. Natomiast dolar jest bardzo powszechny, no bo ta gospodarka w Stanach Zjednoczonych to jest najpotężniejsza gospodarka na świecie. Od wielu, wielu lat. Właśnie dolar stanowi tą walutę rezerwową. Chiny mają olbrzymie zasoby tych dolarów. Skąd oni ich nie mają? Nie tylko kupują, ale jak sprzedają towary w Stanach Zjednoczonych, tak? No to płacą im. Tak, żeby te dolary sprawiają. Tak, i to jest taka bolączka, badna tych krajów wysoko rozwiniętych. Gdyby nagle Chiny postanowiły, a zmniejszymy te dolary na euro, puściliby je na rynek, co by się stało z dolarem? Spadłby. Ale i tak dolar jest tańszy. Tak, teoretycznie, tak. Droższy. No niekoniecznie. Tak, to musi mieć pokrycie. Natomiast wracamy też do tej roli banków, to jest bardzo istotne. Tak, decydować, ile tego pieniądza jest. Rada Polityki Pieniężnej określa stopy procentowe, stopy, po jakim bank sobie pożycza te pieniądze. Emituje papiery wartościowe. Tak, to jest istotne. Jeśli pieniądza jest za dużo na rynku, widzimy, że jest dużo tej gotówki i jego wartość spada, trzeba go ściągnąć, ten pieniądz z rynku. A czyli dać coś w zamian, na papiery wartościowe, tak? Dajemy i ściągamy ten pieniądz z rynku. Jeśli widzimy, że jego brakuje, jest za mało, to możemy go wypuścić. W drugą stronę. A czyli sprzedajemy. Papiery wartościowe. I co jeszcze? Bank banków. Tak, czyli jest to bank, który rozlicza pozostałe banki, a także rozlicza Skarb Państwa. I jednym z podstawowych zadaniem Narodowego Banku Polskiego jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, czyli pilnowanie, żeby ta inflacja była na poziomie 2,5% z dopuszczalnym wahaniem plus minus 1 punkt procentowy. Tak, inflacja, tak jak już powiedzieliśmy, na razie się mieści w tym.
w tych granicach, czyli 2,5% plus minus 1 punkt, czyli maksymalnie 3,5, minimalnie 1,5, tak? Mówiliśmy sobie o tym, że ten niewielka inflacja jest zjawiskiem korzystnym. Odpowiada także za stabilność narodowego pieniądza. Tak, to o tym żeśmy już mówili. I wieloletni plan finansowy państwa, ostatnia kategoria, którą warto zapamiętać sobie. Co to takiego jest? Jest to dokument strategiczny, bardzo istotny, ukierunkowujący politykę finansową państwa i obejmuje zawsze 4 kolejne lata budżetowe. Ponieważ budżet jest takim planem finansowym, ale on jest układany na okres jaki? Jednego roku. Sam każdy budżet gminy. Natomiast duże inwestycje strategiczne wymagają szerszej perspektywy czasowej. Tak? Czy to w skali państwa, czy to w skali gminy. Szkoły, drogi nie wybuduje się w ciągu jednego roku. A dlatego należy przyjąć inne dokumenty strategiczne na dłuższą perspektywę i takim dokumentem jest właśnie wieloletni plan finansowy. Zawiera on priorytety polityki rządu, planowane działania oraz ich wpływ na dochody i wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych. Prezentuje prognozę, czyli tak zakładamy, jak to będzie wyglądało w ciągu 4 najbliższych lat. Sytuacji gospodarczej, finansów publicznych. I zawiera podstawowe założenia makroekonomiczne. Czyli to dokument żywy. Wieloletni plan finansowy. W budżetach poszczególnych gmin będziemy mieli do czynienia z wieloletnią prognozą finansową. Tak istotne jest to, żeby ten dokument strategiczny był spójny właśnie z tymi budżetami. Żeby niejako one były odzwierciedleniem tych założeń strategicznych. I aktualnie te wskaźniki makroekonomiczne zakładają wzrost, tak, że PKB się zwiększy. Że następuje zarówno realny, jak i nominalny wzrost PKB. Widzimy, że ta dynamika wzrostu już troszeczkę będzie coraz to mniejsza niż w latach ubiegłych. Tak, jeżeli dynamika wzrostu się zmniejsza, tak, to możemy przeczuwać, że dojdzie to do momentu, aż tego wzrostu nie będzie, tak? Widzimy, jak szybko to rośnie, a później coraz wolniej. Tak, to zgodnie z tymi cyklami konkurencyjnymi, to znaczy zbliżamy się do górki, tak? I teraz osiągniemy punkt, ten pik tak zwany, tak? Punkt graniczny najwyższy, a po którym może nastąpić spadek, pół dół, tak? I tak jak Państwo obserwujecie, coraz częściej jak przewija się taka tendencja i prognoza, że idzie spowolnienie gospodarcze. Także jest dobrze, ale w najbliższym czasie wcale tak dobrze może nie być. Tak? A jak powiedzieliśmy, funkcją finansów publicznych, tak, jest przygotowanie się na ten moment. Jaka to jest funkcja? Stabilizacyjna. Jest stabilizacja. Okay. Jakie pytania macie Państwo? Wszystko jasne? Ja mam pytanie jeszcze odnośnie budżetu gminy. No a tak rozmawiamy, że spada, że spada, prawda, ten procent, jak było teraz, z 13 na 17, tak. I gminy mają mniej pieniędzy. Tak. To czy gminy dostają, nie wiem, pieniądze na początku roku? Jak to wygląda właśnie? Nie, to zostaje zaskoczeni wtedy, tak? Bo budżet, zobaczcie Państwo, że budżet to jest prognoza. My zakładamy wydatki i zakładamy dochody. Czy jeśli się był podatek 18%, skarb gminy założył określoną wartość. Tak i pod to dostosował wydatki, nie? Zakładał, że to będzie cały czas 18%, czyli że będzie więcej. Tak w tym roku został wyskoczony, że nie ma tyle. Tak jest kasa pusta. Tak nie dostał tyle pieniędzy. Tak więc musiał wciąć jakieś wydatki. Ale na przykład jak gmina dostaje z początkiem roku, prawda? Jest tam budżet teraz pod koniec roku. Tak. I nowy budżet jest od 1 stycznia, prawda? To one już wtedy dostają też tą kwotę pieniędzy, później jak im brakuje na coś, to
Tak. Jak to wygląda z tym budżetem, tak, nie wiem, ktoś opłaca, później tak jak subwencja na przykład oświatową jest, prawda? Też brakuje tam na przykład, nie wiem, okazuje się w listopadzie, że nie ma na pensję, bo nie były uwzględnione podwyżki i różnego typu rzeczy. No jest, jeśli chodzi o dochody, to one są z opóźnieniem. Tak, te opłaty lokalne, podatki leśne i tak dalej, one są na bieżąco opłacane do kasy gminy, nie? Natomiast PIT jest zawsze z opóźnieniem. Tak wyjątek rozliczania się w formie karty podatkowego. Wtedy od razu trafi do budżetu gminy. A tak to najpierw z danego roku państwo zabiera wszystkie całe te pieniądze. Na przykład gmina nie może później mieć zwiększenie. Nie może coś jakieś zwiększenie, jest jakaś szansa? Nie ma. Nie ma. Może prosić, tak? Ale czy to stanie? Nie, tak? Proszę jak najbardziej, tak? To dlatego ci prezydenci dużych miast poszli tą fakturą, tak? Wystawili rachunek za reformę oświaty. Tyle nam zabrakło. Tak, tyle nam zabrakło, bo państwo oczywiście dało te pieniądze, ale jak prezydenci połączyli, ich było za mało. Tak, jak połączyli te szkoły, okazało się, że potrzebne są remonty, tak? Pomieszczeń, sal, toalet i tak dalej. Tak? Na to już pieniędzy nie było. Tak musieli sami wyłożyć do tego. Na reformę, to na obsługę tej reformy. No tak. Stąd wystawili rachunek, ale czy były zapłacone? Nie. Nie. Dlatego coraz częściej prezydenci mówią, że następuje taka tendencja, że ogranicza się ich rola strategicznego zarządzania gminą, miastem, a sprowadzana jest ona do roli administrowania, to o czym mówiliśmy na ostatnim zajęciu. No bo jak oni będą mieli pieniędzy, to oni będą musieli tylko administrować, nie będą dbać tak, żeby te wydatki były tam płacone na czasie. Tyle. Tak, natomiast nie będą wyznaczyć kierunków rozwoju w gminie, czy miasta. Zawsze tak jest na koniec tego roku budżetowego. Oszczędność. Przenoszenie wydatków na rok kolejny. To też jest negatywne zjawisko, które obserwujemy. I ono coraz wcześniej się zaczyna. Tak, na czym to polega, że jak zaciągamy jakieś zobowiązania, tak, no to jest tak, no dobra, ale niech faktura, termin płatności faktury niech będzie. Kiedy? W styczniu. Tak jest. W roku kolejnym, nie? Bo w tym już nie mamy pieniędzy. Co to powoduje? Że na nowy rok wchodzimy od razu z minusem. Z długiem, tak? Bo musimy zapłacić za lewo faktury z roku bliżej. Tak więc musimy znowu oszczędzać w kolejnym roku. I tak w kółko, tak? Następuje taka spirala. Wszystko? To dziękuję Państwu za dzisiaj. A tak jest. Zmienimy się przed świętami, więc wszystkiego dobrego na święta i na nowe.